Życie bywa niebezpieczne, dlatego warto się odpowiednio chronić. Przeciętnych ludzi niestety nie stać na wynajęcie ochroniarzy, którzy towarzyszyć im będą na każdym kroku. Z drugiej strony, przeciętnym ludziom nie grozi raczej porwanie dla okupu, tak jak w większości bohaterów dzisiejszego odcinka. Przedstawiam wam zestawienie 10 najbardziej chronionych ludzi na świecie. 10. Więzień El Chapo. Jak łatwo się domyślić, ochrona więźnia nie ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa jemu, lecz innym ludziom. Meksykański przestępca, mający na sumieniu m.in. handel narkotykami na wielką skalę, uciekł z więzienia tyle razy, aż władzom już się to znudziło. Po ostatnim aresztowaniu, które miało miejsce w 2016 roku, El Chapo przebywa w więzieniu na Manhattanie i jest wyjątkowo dobrze strzeżony. Meksykanin nie może kontaktować się z rodziną oraz każdej nocy musi spać w innej celi. No, przynajmniej się nie nudzi. 9. Beyoncé. Po tym jak pijany fan wpadł na scenę podczas koncertu wokalistki, jej partner Jay-Z postanowił jeszcze bardziej wzmocnić i tak już solidną ochronę gwiazdy, więc zatrudnił 5 nowych ochroniarzy. Oczywiście to nie wszystko. Jedna z najbardziej znanych par w show biznesie porusza się też kuloodpornymi samochodami oraz rozważa wybudowanie wokół domu specjalnych budynków dla ochroniarzy. Wygląda na to, że zamierzają zmienić swój dom w twierdzę. 8. Mark Zuckerberg. Założyciel Facebooka jest czwarty na liście najbogatszych ludzi świata. Jego majątek szacuje się na 50 miliardów dolarów. Trudno się więc dziwić, że Mark obawia się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Jak się okazuje, jego ochrona kosztuje 20 milionów dolarów miesięcznie. Skąd taka niebotycznie wysoka suma? Nasz zdolny programista posiada 16 osobistych ochroniarzy. Do tego dochodzi zabezpieczenie jego 2 posiadłości w San Francisco i Palo Alto. Oczywiście Mark nie płaci za ochronę z własnej kieszeni. Wszystkie koszty pokrywa Facebook. 7. Dziewczynka z Etiopii. Ten przykład pokazuje, że nie trzeba mieć milionów na koncie, żeby móc poszczycić się najlepszą ochroną na świecie. Jakiś czas temu świat obiegła szokująca informacja o 12-letniej obywatelce Etiopii, którą porwało 7 mężczyzn. Porywacze chcieli zmusić dziewczynkę do małżeństwa z jednym z nich. Matrymonialne zapędy bandytów zostały skutecznie ostudzone przez 3 sympatyczne lwy, które nie pozwoliły im się do niej zbliżyć, aż do przyjazdu policji. Nadal tajemnicą pozostaje fakt, dlaczego zwierzęta zamiast pożreć zarówno oprawców, jak i ofiarę, postanowiły chronić dziewczynkę. 6. Papież Franciszek. Przywódcy Kościoła katolickiego bardzo często padają ofiarami zamachów, dlatego kładzie się wielki nacisk na ich ochronę. Obecnie panujący papież Franciszek mieszka w najbardziej strzeżonym miejscu na świecie, jakim jest Watykan. Papież do dyspozycji ma prywatne wojsko. Gwardia Szwajcarska istnieje formalnie od XVI wieku i zajmuje się ochroną papieża. Papiescy strażnicy wyposażeni są we włócznie. Wiem, że większość z was w tym momencie parsknęła śmiechem, ale włócznie są tylko dla niepoznaki. Tak naprawdę ci świetnie wyszkoleni żołnierze mają do dyspozycji sporą kolekcję broni palnej, której mogą użyć w sytuacji zagrożenia. 5. Królowa Elżbieta. Podobno jeśli chcesz obrazić Anglika, wystarczy, że powiesz coś niepochlebnego na temat królowej. Monarchini jest uwielbiana przez swoich poddanych. Mimo miłości, jaką jest darzona, Elżbieta najwidoczniej obawia się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ wydaje ogromne kwoty na ochronę. Chyba każdy wie, jak wygląda członek Straży Królewskiej. Wielu ludzi lubi sobie żartować z ich sztywnej postawy. Żołnierze mają za zadanie bez przerwy czuwać nad bezpieczeństwem władczyni. Przypuszcza się, że ochrona całej Royal Family kosztuje Brytyjczyków około 150 milionów funtów rocznie. Dziwne, że mimo to wszyscy ich kochają. 4. Dyktator Kim Jong-un. Przywódca Korei Północnej na każdym kroku próbuje zamanifestować swoją potęgę. Polityk wydaje niebotyczne sumy na ochronę swojego bezpieczeństwa. Jego starania pokazania światu, jak ważną jest osobą, wywołują zazwyczaj śmiech. Najgłośniejszy incydent związany z ochroną dyktatora miał miejsce podczas jego spotkania z przywódcą Korei Południowej. Kim Jong-un siedział sobie spokojnie w limuzynie, a jego ochroniarze ustawili się wokół samochodu i biegli na równi z nim. Jak widać, ochroniarz musi mieć naprawdę dobrą kondycję. 3. Donald Trump. Stany Zjednoczone to wielka światowa potęga. Prezydent USA musi więc być odpowiednio chroniony.
Oprócz roli prezydenta światowego mocarstwa, Trump jest też miliarderem, więc logiczne jest to, że chroniony jest o wiele lepiej od swoich poprzedników. Nad miastami, w których przebywa, krążą helikoptery wojskowe, a w krajach uważanych za niebezpieczne, kolumna samochodów eskortujących prezydenta liczy sobie nawet 40 aut. Podobno trasy prezydenta Donalda Trumpa są sprawdzane tak szczegółowo, że ochroniarze zaglądają nawet do studzienek kanalizacyjnych. 2. Władimir Putin. Zaraz po prezydencie USA widnieje nie kto inny jak prezydent drugiej światowej potęgi, jaką jest Rosja. Wprawdzie Władimir Putin uważany jest, szczególnie w swoim kraju, za supermana, więc teoretycznie nie powinien potrzebować ochrony. A jednak, kiedy Putin zdecyduje przejechać ze swoich posiadłości do Kremla, droga czyszczona jest ze wszystkich pojazdów. Podczas wizyty prezydenta Rosji w innym kraju wybiera się najlepszy hotel i rezerwuje w nim 200 pokoi. Wygląda na to, że pogromca niedźwiedzi panicznie boi się również otrucia, ponieważ wszędzie wozi ze sobą swoje jedzenie. Nawet głowa państwa, u której wizytuje, nie namówi go na posiłek. 1. Zwłoki Lenina. Pozostajemy w Rosji, jednak tym razem nie zajmujemy się ochroną żywego człowieka, lecz zwłok, a konkretnie mumii Lenina, która znajduje się na Placu Czerwonym. Nie dość, że samo odnowienie zwłok kosztuje rosyjskich podatników miliony rubli, to jeszcze ponoszą koszty ich ochrony. Nad zwłokami czuwa specjalnie do tego przeznaczony pułk wojska. Żołnierze pilnują ciała całą dobę. Ochrona Lenina wydaje się wręcz absurdalna. W końcu jest on martwy, więc co gorszego może mu jeszcze grozić? I w dzisiejszym zestawieniu to już wszystko. Zapraszam do subskrypcji i polubień. Dajcie też znać w komentarzach, o jakich niewątpliwie ciekawych rzeczach chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Siema!